Nie wyłączysz ten materiał, to pamiętaj, że na naszym kanale stosujemy podejście naukowe, dlatego w opisie tego filmu znajdziesz wszystkie rzetelne źródła, z których korzystaliśmy przy tworzeniu tego materiału. Czy zatem muchomor czerwony faktycznie rozmawia z drzewami? Czy w ogóle grzyby rozmawiają z drzewami? Czy drzewa komunikują się między sobą? Oraz czy sałata faktycznie czuje, że tak powiem, na złość wszelkim wegetarianom i weganom? Czy faktycznie tak jest? Oglądajcie ten odcinek. Przed Wami właśnie rzetelna analiza tego tematu. Z całą pewnością większość z Was kojarzy książkę, którą napisał Peter von Lieben, która nazywa się Sekretne życie drzew. Gdy jakieś 5 lat temu pierwszy raz przeczytałem tą książkę, wydała mi się zbyt personifikująca, zbyt infantylna. Zresztą niektórzy leśnicy, na przykład z lasów państwowych, także o tej książce w podobny sposób myślą. Zresztą sami posłuchajcie. Kilka słynnych książek wyszło na temat właśnie komunikacji drzew. Najsłynniejsza, która zrobiła niezłe zamieszanie w świecie, to była książka Sekretne życie drzew. Dla mnie ta książka była bardzo, bardzo infantylna. Za dużo było tutaj emocji, za mało było faktów. Jeżeli chcesz otrzymywać od nas więcej ciekawych informacji ze świata natury, to poważnie rozważyłbym zasubskrybowanie tego kanału, a jeżeli bardzo Ci się podobają nasze treści, to pamiętaj, że możesz wesprzeć nasz kanał poprzez zakup naszego Atlasu Roślin. Już niedługo ukaże się druga edycja, ale już teraz można kupić pierwszą edycję, zatem gorąco zapraszam. Atlas jest w formie książki elektronicznej. Generalnie jestem raczej niedowiarkiem i nie uwierzę, gdy sam nie dotknę i sam nie zobaczę. Zatem teorie wygłaszane przez Petra były dla mnie bardzo mocno, bym powiedział nawet ezoteryczne. Według mnie wtedy ta książka nie powinna trafić na dział popularno-naukowy, a raczej na dział ezoteryki, bowiem rozmowy z drzewami wydają się zaiste dużym, że tak to nazwę, foliarstwem. Ale czy rzeczywiście tak jest? Tym razem zrobiłem porządny research, doedukowałem się, doczytałem w artykułach naukowych, jaki jest stan wiedzy na dzień dzisiejszy. Ponownie wróciłem do książki Petra i postanowiłem, że poruszymy temat tego, czy drzewa faktycznie ze sobą rozmawiają i co mają z tym wspólnego grzyby, na przykład muchomor czerwony. W ostatnim odcinku weryfikowaliśmy, czy muchomor czerwony może uszkadzać wątrobę, a materiał obejrzało aż 40 tysięcy osób. Gorąco dziękujemy. Ale w tym odcinku poruszymy temat jakże ciekawy, bowiem muchomor czerwony jest takim nośnikiem do przekazywania bardzo ciekawych informacji ze świata lasu oraz ze świata natury. Czy zatem muchomor czerwony ma zdolność do komunikowania się z drzewami? Grzyb ten w ostatnim czasie budzi ogromne zainteresowanie, a także budzi wielkie kontrowersje. Ale ja dolewam oliwy do ognia i mówię, że muchomor czerwony być może rozmawia z drzewami. Tak, tak, zaraz z całą pewnością ktoś powie, że to jest czyste foliarstwo, bowiem dzisiaj wszystko co alternatywne staramy się ująć w ramy, bym powiedział, takiego foliarstwa. Natomiast okazuje się, że nie eksperci w danej dziedzinie, a także czasami niektórzy eksperci nie mają aktualnego przeglądu wiedzy w danym temacie i pewne rzeczy mogą się wydawać foliarskie, podczas gdy są naszą szarą, codzienną rzeczywistością. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem jak twierdzi profesor fizyki kwantowej Andrzej Dragam, czy znany ekonomista, jakim jest Nassim Taleb, twierdzą po prostu, że zbyt poważnie traktujemy to, co już wiemy. Tak też jeszcze nie tak dawno mechanicy klasyczni wyśmiewali teoretyków od fizyki kwantowej, mówili, że to są bzdury, zabobony, natomiast dzisiaj fizyka kwantowa jest mocno ugruntowanym działem nauki i stała się faktem, ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu, kilka stuleci była totalnym foliarstwem i tak z całą pewnością być może byłaby w tych czasach uznana. Ale jak to jest, moi drodzy, w końcu z tymi drzewami? Czy jednak się komunikują? Ale w ogóle nie ograniczajmy się w tym temacie tylko i wyłącznie do drzew, bowiem drzewa to przecież królestwo roślin. Zatem dlaczego drzewa miałyby się zachowywać inaczej niż rośliny? Czy zatem ogólnie mówiąc, rośliny komunikują się między sobą? O grzybach będzie za chwilę.
Naukowcy udowodnili, że fasola zaatakowana przędziorkiem wysyła w eter, wysyła w powietrze substancje lotne, które przyciągają drapieżników, takich jak na przykład dobroczynka, który zaczyna pożerać te przędziorki. O powstawaniu tych substancji lotnych decyduje kilka genów. Natomiast co bardzo ciekawe, okazało się, że inne fasole w okolicy także wykazywały aktywność tych genów i zaczynały produkować substancje lotne. Okazuje się, moi drodzy, zatem, że te substancje lotne mogą być nie tylko wysyłane przez fasole, ale także odbierane przez inne okoliczne fasole, w efekcie czego wszystkie fasole mówią: szykujemy się do walki, szykujemy się do obrony przed właśnie atakiem przędziorków, produkując substancje, które zwabiają dobroczynków, co bezsprzecznie dowodzi komunikacji pomiędzy tymi roślinami. W Niemczech przeprowadzono doświadczenie na olszach czarnych, w którym po prostu zasymulowano atak roślinożerców, zrywając 20% liści z poszczególnych gatunków drzew. Natomiast w momencie, w którym z drzewa zrywane są liście albo to drzewo jest uszkadzane, no to jest to sygnał do drzewa, żeby się szykowało do obrony, żeby na przykład zaczęło produkować substancje zniechęcające roślinożerców. Co jednak bardzo ciekawe, okazało się, że zrywając 20% liści z danej olszy, oczywiście ta olsza zaczynała poprzez produkcję substancji zniechęcających roślinożerców być bardziej odporna na takiego szkodnika, jakim jest hurmak olszowiec. Natomiast co bardzo ciekawe, okazało się, że drzewa w okolicy także zyskały większą ochronę przed tym szkodnikiem, co niejako dowodzi, że pomiędzy tymi drzewami musi zachodzić komunikacja, no bo skąd kilka drzew obok, drzewo ma wiedzieć, że nastąpił atak roślinożercy. Czy czyta w myślach? No chyba jednak nie, no chyba tutaj musi zachodzić jakaś komunikacja. Ale czy taka komunikacja zachodzi tylko pomiędzy osobnikami tego samego gatunku, a może się okazuje, że ta komunikacja zachodzi także pomiędzy różnymi roślinami? No i oczywiście tak jest. Naukowcy sprawdzili to na bylicy oraz dzikim tytoniu. Okazuje się, że jeżeli tytoń rośnie bardzo blisko bylicy i zaczniemy uszkadzać po prostu tą bylicę poprzez symulację roślinożercy, czy poprzez po prostu przycinanie tej bylicy nożyczkami, to nagle się okazuje, że dziki tytoń zwiększa swoją odporność na innych roślinożerców, na takich szkodników na przykład jak pasikonicki czy gąsienice, co także zostało naukowo udowodnione. Peter Wolleben w swojej książce wskazuje także na aspekt akacji, ale nie takich akacji, jakie mamy w Polsce, czy robinie akacji, czyli robinie akacjowo, a po prostu zupełnie inny gatunek drzew, czyli akacje. Żyrafy zjadają akacje, natomiast oczywiście akacji się to bardzo nie podoba. Zatem zaczyna produkować substancje toksyczne, substancje, które się żyrafom nie podobają. No i co się okazuje? Liście po jakimś czasie stają się gorzkie, żyrafa ich jeść nie chce, zatem musi pójść dalej, ale nie, ona nie idzie do kolejnego drzewa, natomiast idzie kilka albo kilkanaście metrów dalej, kilkanaście drzew dalej, bowiem wie, że kolejne drzewo także będzie gorzkie, bowiem akacja zaczyna wydzielać substancję lotną, jakim jest etylen, dzięki czemu ostrzega swoich towarzyszy w okolicy przed atakiem żyraw. Taka komunikacja powietrzna jest oczywiście bardzo mocno zawodna, uwarunkowana chociażby od warunków pogodowych, no bo zawieje wiatr, no i lipa z komunikacji. Na tym nie można opierać ewolucji przetrwania gatunku. Przyroda wymyśliła coś o wiele lepszego, czyli przechodzimy do sedna sprawy, czyli do World Wide Web. Tak jak macie www, czyli World Wide Web, sieć internetową, tak mamy także do czynienia z siecią leśną. I okazuje się, że nie byle jaką, bowiem uczestniczą w tym grzyby. Grzyby, które są niczym łącza światłowodowe w naszych blokach czy w naszych mieszkaniach i pozwalają na komunikację pomiędzy poszczególnymi drzewami. Bowiem nie wiem, czy wiecie, ale oczywiście grzyby wchodzą w symbiozę z drzewami, wchodzą w mykoryzę i z nimi współpracują, wymieniając cukry, wodę, substancje odżywcze, a jak się także okaże, czy wymieniają także ze sobą informacje?
Oczywiście, moi drodzy, nie chodzi o owocniki, które chodzimy do lasu i sobie zbieramy, bowiem cała grzybnia jest po prostu w ziemi i oplata korzenie drzew. I właśnie ta grzybnia być może uczestniczy w komunikacji. Ale skąd wiemy, że tak jest? Otóż, moi drodzy, nauka sprawdziła to chociażby na pomidorach. W tym badaniu wyeliminowano możliwość komunikacji powietrznej i zaczęto na poszczególne pomidory zakładać szczelne torby foliowe, które nie pozwalają przedostawać się substancjom lotnym z jednego okazu pomidora do drugiego okazu pomidora. W ziemi natomiast znajdowały się nie tylko pomidory, ale także grzybnia. Okazało się, że jeżeli zainfekowano jednego pomidora takim złym grzybem, który powoduje uszkodzenia pomidora, nagle wszystkie pomidory znajdujące się w okolicy wykazywały zwiększoną odporność na tego grzyba, czym jednoznacznie dowiedziono, że w tym procesie musi uczestniczyć grzybnia. Musi uczestniczyć grzybnia w tejże komunikacji. Powiem wam jednak jeszcze więcej, bowiem kanadyjska badaczka Susan Simard zaczęła badać daglezję zieloną, brzozę papierową oraz żywotnika olbrzymiego. Zaczęła do daglezji wstrzykiwać radioaktywny węgiel, który zaczął się pojawiać w okolicznych drzewach, ale nie tylko w daglezji zielonej, ale także w brzozie papierowej, natomiast nie w żywotniku olbrzymim. Jak się okazuje, grzyby wchodzące w mikoryzę z brzozą i daglezją są podobnymi grzybniami, natomiast z żywotnikiem te grzyby nie wchodzą w mikoryzę, w efekcie czego transport następuje tylko w obrębie tych niektórych gatunków, natomiast nie w obrębie daglezja, żywotnik olbrzymi. Tutaj znów się okazuje, że następuje po prostu transport substancji pomiędzy wybranymi gatunkami drzew. Zatem pamiętajmy o tym, że wycinając jedno drzewo matkę, które jest bardzo silne, wysyła całe mnóstwo substancji odżywczych, osłabiamy cały system, cały las. Nie tylko to jedno konkretne drzewo, bowiem to drzewo jest w ciągłej komunikacji z innymi drzewami. A to, co w jednym z artykułów Susan Simard pisze. Coraz częściej rozumie się, że rośliny, w tym drzewa, mają zdolności poznawcze do postrzegania, przetwarzania i komunikowania się z innymi roślinami, organizmami i środowiskiem oraz do zapamiętywania i wykorzystywania tych informacji do uczenia się oraz dostosowywania swoich zachowań. Podczas gdy poznanie i inteligencja są zwykle uważane wyłącznie za domenę ludzi i być może zwierząt ze względu na istnienie ich ośrodkowego układu nerwowego, naukowcy zajmujący się poznaniem roślin skutecznie dostarczyli dowodów naukowych i argumentowali za aspektami neuronalnymi u roślin. Czy muchomor czerwony zatem może rozmawiać z drzewami? Do aspektów rozmowy zaraz przejdę, natomiast z całą pewnością jest możliwa komunikacja, bowiem muchomor czerwony wchodzi w mikoryzę z takimi drzewami jak, wchodzimy sobie na atlas roślin i czytamy: jodła pospolita, świerk pospolity, sosna czarna, buk zwyczajny, brzoza brodawkowata, omszona niska, karłowata i papierowa. Natomiast nie wchodzi z mikoryzę z klonem. Jeżeli chciałbym to spersonifikować, to oczywiście mógłbym powiedzieć, że muchomor czerwony rozmawia z brzozami, natomiast nie rozmawia z klonami. Ktoś zatem zaraz zada pytanie, czy drzewa mogą się odurzać muscymolem, podobnie jak robią to niektórzy ludzie, czego oczywiście na tym kanale nie popieramy. Czy w ogóle coś takiego zachodzi? No raczej wątpliwa sprawa, bowiem skład drzew nie wskazuje na obecność muscymolu, ale jako że nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, jak szczegółowo proces komunikacji pomiędzy drzewami a grzybami przebiega, no to nie jesteśmy w stanie tutaj niczego wykluczyć, ale niech pozostanie to póki co w sferze gorących fantazji. Czy jednak komunikacja pomiędzy drzewami, komunikacja pomiędzy grzybami i drzewami można w ogóle nazwać rozmową? Chciałbym podkreślić, że tutaj właśnie kończy się sfera nauki, a zaczyna się sfera filozofii. Trzeba pamiętać o tym, że wciąż trwają spory na temat tego, czy na przykład zwierzęta posiadają świadomość. I jeżeli byście zapytali o to mnie, to ja bym wam powiedział tak, intuicyjnie uważam, że zwierzęta posiadają świadomość, ale nauka wciąż ma tutaj pewne spory. A to dlatego, że wciąż nie wiemy, czym tak naprawdę jest świadomość. Nie wiemy, jak ona powstaje, na czym ona do końca polega, więc jak badać coś, co w ogóle nie wiemy, czym tak na dobrą sprawę jest.
Tak też podobnie z roślinami. Choć nie mają układu nerwowego, choć nie mają mózgu, to jednak faktycznie czują i przetwarzają informację. Czy jednak ta komunikacja jest procesem całkowicie automatycznym, który możemy porównać na przykład do gojenia się ran u człowieka? No bo po prostu nie musimy inicjować mózgu, żeby nasze rany, na naszych ranach pojawiły się strupy, żeby rany się same goiły. Czy jest to proces w pełni automatyczny, czy jednak jest w tym jakaś świadomość i jest w tym jakaś inteligencja? Oczywiście wydaje mi się, że raczej jest to proces automatyczny, ale w dzisiejszych czasach niczego nie można być pewnym na 100%, bo świat okazuje się bardziej skomplikowany niż pierwotnie sądziliśmy, o czym już w życiu się dowiedziałem kilkaset razy. Ze względu na ograniczone dane na ten temat powstrzymałbym się zatem od jakichś daleko idących opinii. Z całą pewnością nie chciałbym, żeby ten materiał został potraktowany przez niektórych, na przykład mięsożerców, w stylu łapcie, patrzcie i zobaczcie, że przecież sałata też czuje. Wegetarianie, weganie, nie zjadajcie sałaty, bo ona przecież też czuje. Bardzo bym tego nie chciał, a to przede wszystkim dlatego, że podział na królestwo zwierząt, roślin i grzybów nie jest taki całkowicie nieuzasadniony, bowiem nasza biologia jest nieco inna. Każdy powinien mieć prawo jeść co chce i nikt nie powinien się do tego wtrącać, bo jedzenie to indywidualny wybór każdego z nas. Tak uważasz? A powiesz jej to prosto w dziób? Skąd ty ją... Zachodzące procesy biologiczne u ludzi, a także u innych zwierząt, przecież człowiek też należy do królestwa zwierząt, są nieco inne, zdecydowanie inne niż w królestwie zwierząt, a także zupełnie inne niż w królestwie grzybów. Nie można zatem wszystkiego mierzyć swoją miarą i trzeba przyznać, że choć sałata czuje i może odczuwać i może komunikować się, to interpretacja tego zjawiska może być zupełnie różna i niekoniecznie musi ten ból być nacechowany emocjonalnie jakimiś negatywizmami i wiązać się na przykład z świadomym odczuwaniem bólu. Czy zatem teraz weganie i wegetarianie muszą siąść i zapłakać, bo sałata też czuje i muszą przejść na energię słońca? No nie wyciągałbym aż tak daleko idących wniosków, bowiem wciąż mało w temacie roślin wiemy. Choć trzeba też pamiętać o tym, że jeszcze 100 lat temu właśnie w ten sposób próbowano argumentować zabijanie zwierząt, no bo przecież tam są wszystkie procesy automatyczne, a jak się dzisiaj okazuje, no wydaje mi się jednak, że ten ból, który towarzyszy zwierzętom, jest realny, świadomy, podobnie jak u ludzi. Czy tak jest u roślin? Tego nie wiem na chwilę obecną. Tego nikt nie wie na chwilę obecną. Chciałbym za to, żebyśmy z tej wiedzy wyciągnęli zgoła inne wnioski. Okazuje się, że uprawiamy rośliny przez 12 tysięcy lat, a wciąż jesteśmy głupi i nie wiemy, jak to robić umiejętnie. Być może okaże się, że najnowsze badania i zależności pomiędzy różnymi roślinami sprawią, że pomidory będziemy uprawiali pomiędzy określonymi gatunkami grzybów, będzie zachodziło do symbiozy, w efekcie czego nie będziemy musieli wykorzystywać herbicydów, czyli oprysków. Może się tak okazać. Może się okazać, że wystarczy na nasze ogrody zaprosić troszeczkę dzikości, co zresztą proponuje na przykład pan profesor Łukasz Łuczaj, i wszystko będzie żyło sobie lepiej. A zresztą z perspektywy mojej, zbieracza dzikich roślin, wiem, że dzikie rośliny cechuje większa odporność na różnego typu zagrożenia naturalne, jakim są roślinożercy, no może nie taki roślinożercy jak ja, bo tutaj nie ma skrupułów, ale okazuje się, że są troszeczkę silniejsze niż rośliny uprawiane na ogródku, bowiem jeżeli nie popryskamy roślin na ogródku, jeżeli nie będziemy ich pielęgnować, no to sobie umrą. Natomiast dzikie rośliny radzą sobie świetnie. A być może w przyszłości zmusimy takie rośliny, jak na przykład glony, żeby ratowały nas od kryzysu klimatycznego związanego z dwutlenkiem węgla, który mogłyby teoretycznie glony wychwytywać. Zresztą na ten temat są już jakieś prace, badania nawet prowadzone, nawet przetestowano to w praktyce i to nawet działa. Zatem jeżeli byście chcieli posłuchać także i o tym, to napiszcie koniecznie w komentarzu, czy chcielibyście taki temat. Czy rośliny mogą nas uratować od globalnego ocieplenia? Być może nasza gospodarka leśna jest totalnym błędem i faktycznie nie powinniśmy wycinać drzew, na przykład świerków, gdy atakuje je kornik drukarz, bo być może poradzą sobie same. Kto to wie?